My staramy się w No Magic bardzo świadomie tę kulturę jakby budować, podtrzymywać i, i kierować w pewne strony. Częścią e, z tego jest oczywiście codzienne zachowanie, ale częścią z tego e, jest... E, Bycie bardzo jasnym, o co nam chodzi, i tutaj firma ma sześć wartości, które są wypisane, które próbujemy używać na co dzień. A to jest fascynujące, to, jak puszczam w wodze wyobraźni, że jesteśmy zespołem, grupą w szkole, którą łączy realizację jakiegoś projektu, mamy właśnie parę wartości, do których się odwołujemy, jesteśmy zmotywowani na czas robienia tego projektu. Ale to brzmi trochę jak bajka. Olej i Marcin Sawicz, witają w podcaście u Sawickich. Nasze rozmowy poświęcamy szeroko rozumianej edukacji. Naszych dzieci, młodzieży, a także dorosłych. W dzisiejszym odcinku naszego podcastu witamy Kacpra Nowickiego, szefa firmy NoMagic. I to od razu można sobie zadać pytanie, dlaczego szef firmy No Magic został zaproszony do naszego podcastu. Mianowicie pomyśleliśmy sobie razem z Olą, bo mimo że to zawsze występuje, często ostatnio występuje ja, ale jak jesteśmy, zawsze czujemy się we dwoje, to w kontekście edukacji bardzo rzadko, myślę, wysłuchuje się czy bierze się pod uwagę głos ludzi, którzy zajmują się pracą z innymi ludźmi. A ty jako Kacprze, jako szef tej firmy i z takim bogatym doświadczeniem wie, że ludzie, relacje, kreatywność to jest coś jakby kluczowego w tych różnych branżach, które teraz jakby się dzieją. Dlatego poprosiliśmy Cię i cieszymy się, że zgodziłeś się na tę chwilę rozmowy. Katrze, mógłbyś powiedzieć parę słów o takich swoich doświadczeniach biznesowych zanim zaczniemy rozmawiać sobie o, o stricte o samej edukacji? Tak jest. Dziękuję za zaproszenie. Hmm. Ja jestem fizykiem z wykształcenia. Całe życie zajmowałem się komputerami. Jak e, dzieci były małe wraz z żoną i tymi dziećmi wyjechaliśmy do Stanów, gdzie mieliśmy przygodę i życiową, i dla mnie zawodową. Częścią z tej przygody było założenie startupu z przyjaciółmi w Dolinie Krzemowej jeszcze dawno temu, w latach 90. E, startup się nie udał, <laughs> moje serce było zranione. Postanowiłem sobie, że założę kolejny startup. Wróciliśmy do Polski. Ja dołączyłem do Google, a. jak otwierał tutaj biuro inżynierskie. To była fantastyczna przygoda. Spędziłem 8 lat z Googlem. No a teraz jestem szefem własnej firmy, którą założyłem z dwoma kolegami, która próbuje robić bardzo innowacyjne rzeczy. A powiesz tylko w jakie? <laughs> Też nie można oczywiście. Tak, tak. Budujemy. Software i sztuczną inteligencję. Integrujemy to z takimi prawdziwymi fizycznymi robotami przemysłowymi, a potem takie stacje wstawiamy do centrów dystrybucyjnych e-commerce, głównie w Europie Zachodniej, i te roboty wykonują bardzo powtarzalną, manualną, ludzką pracę no Często w takich warunkach, gdzie dzisiaj pracują ludzie, ale tą pracę można by zautomatyzować. Ona nie jest. Ona jest bardzo powtarzalna. No tak no ale tak czuję, że rozmowa o takim przedsięwzięciu, o takiej idei w ogóle, to jest na rozmowa na oddzielny podcast, ale, ale generalnie katso słuchaj, z racji i dzieci, i doświadczeń szkolnych. No tak jak w jednym z podcastów szefowa, szefowa naszego portalu EMI opowiadała że w zasadzie wszyscy jesteśmy specjalistami edukacji, bo przychodziliśmy przez system edukacji, ale z drugiej strony ty masz takie ciekawe doświadczenie, bo przez ileś lat współpracujesz z ludźmi, którzy dochodzą z tego systemu, prawda? Są jakby, by, jakby to teoretycznie przygotowani do tego, żeby być fajnymi w pracy, kreatywnymi, rozwiązywać różne problemy. Chciałbym ciebie tak zapytać, może tak trochę mówiąc młodzieżowo z grubej rury, jeżeli patrzysz na ludzi, z którymi współpracujesz na dzisiejsze czasy, na technologie, które wystawiają nowe wyzwania, jednocześnie tak trochę z kątem oka widzisz ten system edukacji tyle, tyle, na ile o nim wiesz, to masz jakieś, nie wiem, zasadnicze dwie, trzy rzeczy, które byś zdecydowanie zmienił w tym, co się dzieje w polskich w szkołach w ogóle. Może nie tylko w polskich w ogóle w szkołach. To może najpierw powiem dwa słowa o tym, o ludziach, których zatrudniam. Aha. I zatrudniam już od lat, od kilkudziesięciu lat, bo prowadzenie zespołów technicznych zawsze wiąże się z znajdowaniem ludzi do tych zespołów. I wydaje mi się, że tutaj jakby ja patrzę tylko na fragment rynku inżynierów zajmujących się software'em, albo dzisiaj robotami również, czy uczeniem maszynowym. Jakby są, są dwa elementy, które są niezwykle ważne w sukcesie takiego pracownika. Jeden to jest pewna podstawa wiedzy w tej części technicznej, ale chęć uczenia się. To, przy pomocy jakich narzędzi pracujemy, jakie problemy rozwiązujemy, ewoluuje bardzo szybko i to jest taki fragment gospodarki, gdzie to zdobycie pewnego poziomu doświadczenia, umiejętności itd. wciąż wiąże się z tym, że żeby się nawet powiedziałbym utrzymać, trzeba cały czas się rozwijać. To jest jakby jeden element, a drugi element, no to jest taki zupełnie jakby nietechniczny, czy niewiedza merytoryczna, tylko chęć do walki, chęć do pracy, motywacja, chęć do tego, żeby, my to nazywamy mieć impact, czyli nie tylko pracować, ale żeby ten efekt był taki, że jakby on w jakiś sposób zmienia naszą rzeczywistość, czy to dla klientów, czy wewnątrz firmy, że jest efekt tej, tej pracy, no, to często się wiąże również z tym, że trzeba organizować pracę innych ludzi. Jeśli jestem za coś odpowiedzialny, to niezależnie od tego, czy jestem menadżerką, czy menedżerem, czy nie, te inne zespoły innych ludzi chcę zorganizować wokół swojej, swojego celu, swojej misji. A powiedzmy, mi, jeżeli jesteśmy przy tej organizacji pracy, to mam wrażenie, że żyjemy też w czasach, kiedy coraz, coraz częściej. Nawet sobie musimy organizować czas. To znaczy, nie jest to problem, że ktoś mi zorganizuje i szukamy tych, którzy dobrze organizują, tylko potrzebujemy ludzi, którzy w ogóle się potrafią organizować, a z tym też czasami jest kłopot. Tak. Ale, ale czy dostrzegasz, że jakby ty na przykład masz pracowników, których musisz uczyć tego, jak się mają organizować, albo doświadczasz tego, że na przykład ktoś byłby dobry, ale niestety nie potrafi się ogarnąć, nie nabył w czasie czasu studiów czy wcześniejszej nauki tych umiejętności, tych kompetencji w ogóle ogarniania siebie? Tak, więc y, wydaje mi się, że y, zatrudniamy i historycznie zatrudniałem dużo młodych ludzi zaraz po uniwersytecie i y, cała ta, ta organizacja wokół nich, czyli ludzie bardziej doświadczeni, ich menadżerowie, czy, y, czy ludzie gdzieś dalej w organizacji, ten element znajdowania Czego tej osobie brakuje, żeby stała się super gwiazdą w zespole, jest bardzo ważne i, i podsuwanie tych rzeczy, to, to może dotyczyć um, brania odpowiedzialności, to może dotyczyć um, komunikacji, to może dotyczyć organizacji swojego czasu pracy, i tak jak kariery moich um, kolegów, koleżanek, przyjaciół z powiedzmy z czasów pracy w Google. Postępowały, czy nawet moja własna kariera, no to trzeba się uczyć kolejnych rzeczy, tak? Jest, jest, ta praca jest zupełnie inna, jak jest się odpowiedzialnym za samego siebie. Mhm. I tu są triki na organizację czasu, pracy, współpracy z innymi, inaczej jak się menedżuje małym zespołem, inaczej jak się menedżuje dużym zespołem i trzeba dużo czasu spędzać na relacjach, powiedzmy, z. Innymi dyrektorami innych zespołów za granicą. A, a teraz yy, też tak ciągle się odwołuję do, do tej rozmowy yy, z, z, z szefem naszego, naszego portalu, ale pa, taki, mieliśmy taki dylemat, yy, czy. Bo do, 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 w moich czasach taka podstawowa ścieżka kariery to było szkoła, liceum, studia. Po studiach mam pracę związaną ze studiami. Yy, I tak naprawdę pewien stan wiedzy, który osiągnąłem po studiach jest konstans. Mimo no że powinienem być trochę taki up to date, ale generalnie to nie wymaga takiego strasznego wysiłku. A teraz w świecie pojawia się pytanie. Czy studia, jakby nadążają, bo mówimy o szkole, ale mówimy o szeroko rozumianej edukacji, czy studia? I, I teraz jest takie moje pytanie: czy zdarzają ci się sytuacje, kiedy widzisz ludzi, których, których masz i oni mają inne, jakby te ścieżki tych swoich karier edukacyjnych, czy oparte na jakichś zainteresowaniach i pasjach, ale którzy dochodzą, jakby pomimo, pomimo tego kierunku studiów, które skończyli, zajmują się czymś innym, albo na przykład nie kończą danych studiów, albo nie podejmują, albo. Wiesz, ta edukacja ma miejsce, ale ta formalna nie ma. Czy tu widzisz masz jakieś doświadczenia, jeżeli chodzi o swoich pracowników? Tak, to, no to jest bardzo ciekawa przestrzeń. <laughs> Jakby za co odpowiedzialna jest edukacja, powiedzmy wyższa uniwersytecka, co ludzie powinni zrobić sami. Z jednej strony, ja widzę. Postęp na dobrych uczelniach, że one się zmieniają szybko w stosunku do tego, próbują rozumieć, czego rynek potrzebuje. I mój wspólnik, Marek Cygan, na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi kurs nauczania, rozumiem, że na poziomie magistralnym, robotyka i uczenie maszynowe. Mhm. Bardzo nowoczesny kawałek. Uczenie maszynowe jest, jest jedną z tych dziedzin, które się rozwinęły w ciągu ostatnich 10 lat nieprawdopodobnie. No i jest zespół, który z jednej strony uczy tych młodych ludzi, którzy dochodzą do poziomu magisterium, a z drugiej strony, jest tam zespół badawczy, który produkuje research, papiery na publikacje na, na, na duże konferencje i itd. Tak Więc. Przynajmniej w tych dziedzinach, gdzie jest na których ja się znam, czyli, czyli technologicznych, i ja widzę tą ewolucję. Nie chcę powiedzieć, że to jest wszędzie, natomiast no, no są takie jakby super uczelnie, które nadążają, czy próbują nadążać za tym, co się dzieje w, w, w tych potrzebach biznesowych. Natomiast myślę, że są drogi alternatywne. Gdzie nie trzeba przechodzić przez tą edukację, jakby formalną. Mamy w firmie takie, takie przypadki, i jakby, idąc krok do tyłu, wydaje mi się, że w bardzo wielu dziedzinach, w szczególności w dziedzinach, gdzie nie ma jakiegoś rodzaju certyfikacji, takich jak bicie lekarzem czy prawnikiem, tak, gdzie, gdzie trzeba, po prostu nasze państwo reguluje to, że nie można wykonywać zawodu bez spełnienia jakichś wymagań. W bardzo wielu z tych innych dziedzin y, wiedza, którą trzeba posiąść, żeby dojść do poziomu powiedzmy magisterium, jest w książkach. Można po prostu te książki przeczytać, zadania zrobić, ćwiczenia odbyć y, i wydaje mi się, że to co jest tak... Y, co mnie niepokoi w edukacji, tak? że próbujemy wszystkie dzieci przesuwać w jednym, w jednym tempie do, do pewnego poziomu, prawda? Natomiast dzieci i młodzież. Natomiast osoba zainteresowana, i to w tej naszej dziedzinie bardzo widać, Którą, która ma jakieś wewnętrzne motywacje w obszarze programowania komputerów, to nastolatkowie czy nastolatki są w stanie dojść do poziomu, który byłby nauczany 8 lat później. Tak? Dlatego że to jest coś, co wymaga skupienia, treningu, poświęcenia czasu na nauczenie się. Czasem potrzeba mistrzów, których na uniwersytetach czy w szkołach znajdujemy, ale i bez tych mistrzów, jakby w formalnym programie, myślę, że daleko można dojść. A przy okazji, jakby tej formalnej edukacji, tego jakby uczenia się, to jestem ciekawy Twojego zdania, bo jakby ty masz perspektywę, będąc w Stanach, odwiedzając, nie wiem, Afrykę, mając ludzi z całego świata, z którymi współpracujesz, masz taki przegląd, jak to się. przegląd, no, no orientacji, jak to się może dziać na świecie. I kiedyś pamiętam, Hassan sam się taką książkę Beautiful Tree w ogóle o takich małych szkołach gdzieś tam w świecie, które powodują, że wbrew pozorom, w krajach trzeciego świata jakby nieprawdopodobnie efektywny jest ten pęd, wykorzystanie tego pędu do wiedzy, że jego brak jego niedostępność i, który, a jednocześnie dostępnie do edukacji, która jednocześnie jest jedyną furtką, żeby wydobyć się załóżmy z tej biedy, czy z, z tego smutnego świata, w którym on tam funkcjonuje, powoduje, że ludzie robią niesamowite, z jednej strony chcą, są gotowi włożyć dużo wysiłku, a z drugiej strony technologia, o której wspominałeś, daje narzędzia do tego, żeby z tego korzystać. No przecież teraz różnego typu, ja wiem, mówi się o książkach, książka jest mniej dostępna, ale w necie, czy treści, tak. czy słuchanie, czy wykłady, one są dostępne. O że czym? ktoś sprzed na robi, jak ma dostęp do netu, naprawdę może szukać, słuchać, jeżeli ma talent niesamowitych rzeczy. Czy tu widzisz, że ten w cudzysłowie trzeci świat też dynamizuje się tak edukacyjnie? To ja może, bo ja tak bardzo pozytywnie się powiedziałem o edukacji i tych miejscach, które znam, które ewoluują z potrzebami. Natomiast... To może wypowiem drugą część tego, tej mojej myśli, no, że dzisiaj edukacja w bardzo wielu miejscach i w bardzo wielu przypadkach jest zepsuta i nie odpowiada potrzebom, wydaje mi się, że naszego społeczeństwa, nie tylko naszego biznesu. Są takie badania, które pokazują, że w Stanach Zjednoczonych bardzo wiele kierunków studiów nie ma tak zwanego pozytywnego ROI. Studia są bardzo drogie, ROI czyli Return on Investment. Studia są bardzo drogie i te pieniądze, które się włoży w nauczanie, nie zwrócą się poprzez podwyższenie pensji po zakończeniu tych studiów, co wydaje się być absurdalne, ale jest jakiś taki sposób zmierzenia tej płatnej edukacji, który mówi: nawet nie próbuj, to jest strata pieniędzy. Będziesz miał jakiś dyplom, który w niczym ci nie pomoże. To jest jakby jedna część. Druga część powiedzmy ta z tych krajów rozwijających się, gdzie Dostęp do edukacji jest, jest dzisiaj jeszcze wciąż e, ograniczony, i który z tych moich e, spotkań afrykańskich e, z takim młodym człowiekiem, z którym szedłem razem na wycieczkę, no, no było bardzo poruszające, kiedy on mówił, że po prostu nie miał pieniędzy na szkołę średnią i, i nie, nie, e, nie mógł odbyć tej edukacji, co zamknęło mu drogę do dalszej edukacji i jest teraz zamknięty w tej małej wsi. E, nie widząc za bardzo y, przyszłości i swojego rozwoju. Tak więc y, wydaje mi się, że wydaje mi się, że jest czas na poważną zmianę w edukacji. Y, Tutaj ja trochę jestem anarchistą, myśląc, że e, może należałoby budować od nowa <grymne> na zgliszczach. E, to oczywiście jest, jest drastyczne i nie, nie wiem, czy należy doprowadzić do zgliszczy, ale myślę, że ta edukacja, która wyszła od XIX wieku, e, dzisiaj nie odpowiada wielu naszym potrzebom. I jeden z przykładów, tylko żeby do tego wrócić. E, no, patrząc na, na ludzi w naszej firmie, tak? jedna z takich y, rzeczy, którą ja nazywam well-being albo dbanie o siebie, dotyczy nas wszystkich: tak? ym, co dotyczy diety, naszego zdrowia psychicznego, naszego zdrowia seksualnego. I y, y, i to jest rzecz, który, o której edukacja jakby <noise> dzisiejsza nie mówi za wiele, a te osoby dorosłe czy wchodzące w życie, no, dla każdej z nich jest to um, sprawa, może nie problem, mm -hmm. ale coś, o czym myślę, że powinniśmy myśleć, wiedzieć, mm -hmm. mieć jakieś narzędzia, tak, wiedzieć, kogo zapytać o pomoc, e, kiedy taka jest potrzebna, a, a to nie jest tak bardzo powszechnie dostępne. Prawie w ogóle nie jest. Znaczy budzi kontrowersje samo mówienie o tym, albo robienie przestrzeni na to w edukacji. A wracając do tych zgliszczy to to jakby tak jak powiedziałeś, no ciężko myśleć o tym, że no dobra to obróćmy sobie w perzynę to co jest, choć niektórzy zadają sobie pytanie czy nie jest już obrócone w perzynę. Ale ale jakby nawiązując do tego mojego poprzedniego pytania mówiąc o tych krajach nazwijmy tego trzeciego świata tą taką starą nomenklaturą trochę się posługując, to ja czasami mam wrażenie, nie wiem czy się z tym zgodzisz, że Czasami w tej biedzie jest pewien potencjał, bo brak tych regulacji, pewna. I w związku z tym pewna swoboda niestety, która, do której oni są zmuszeni, bo nie mają regulacji, bo nie mają możliwości, bo nie mają zaplecza, ale czasami powoduje, że tam jest lepszy background, żeby sprowadzić nowe rozwiązania niż czasami u nas, mówię u nas, w sensie takim jakby kręgu Polski, w ogóle Europy czy może Stanów, gdzie edukacja bardzo się dużo o tym mówi, jest takim, takim stanem przeregulowanym z kolei, że ona jest. Tak istotna, że ma tyle regulacji, że jest takim poprzykręcanym takim ze wszech stron, takim, takim, jakby to powiedzieć, takim dziwnym kołnierzu ortopedycznym. Myślę, że to o czym mówisz, czyli pewna wolność, otwartość na eksperymenty w powiedzmy, Afryce, gdzie trochę podróżowałem, trochę czasu spędziłem, jest. Natomiast. To nie jest, wydaje mi się, że dzisiaj to, tam są pojedyncze przykłady, ale patrząc na prawie miliard ludzi mieszkających na południe od Sahary, tamten problem nie jest rozwiązany. To znaczy, wciąż świadomość tego, jakie są narzędzia, korzystania z tych narzędzi. Takiej ścieżki, która powoduje, że no jakby ja się sam nauczę, a potem będę miał lepszą pracę, że, że, że to się nie wydarzyło. I nawet na tym rynku ym, mega dostępnym, czyli rynku powiedzmy ym, wysokich technologii, software inżynierów, gdzie potrzeba tylko laptopa i można pracować jakby na całym świecie, jeszcze nie doszło do takiego wybuchu afrykańskich uczestników tego rynku pracy. I tam są różne bardzo ciekawe projekty które próbują wykreować taki ekosystem tak że ludzie będą widzieli że mogą się uczyć skorzystając z tych darmowych albo bardzo tanich rozwiązań, żeby zdobyć tą wiedzę. Oczywiście książka to była taka w cudzysłowie, prawda, różnych źródeł, które dzisiaj są dostępne po to, żeby zdobyć tą wiedzę, po to, żeby zdobyć fajną pracę. Natomiast to jeszcze jest w skali mikroeksperymentów, a nie takiego wybuchu, który, gdzie po prostu możemy popatrzeć, skopiować ten model i powiedzieć, dobra, to działa, to jest, to jest super. Więc ja myślę, że ja mam nadzieję z tym związaną, ale Um, przynajmniej w moim rozumieniu to się jeszcze nie wydarzyło. W Afryce nie byłem przez 5 lat, więc może to się zmieniło. Tak, choć <laughs> powiem szczerze, ja mam nadzieję na to, że takie rozsypywanie takich iskier, które mogą spowodować tak. pożar w takim pozytywnym znaczeniu, tak. my powinniśmy to robić, bo raczej nie powinniśmy się bawić takich proroków, że to na pewno wyjdzie. Tylko czym więcej jakby prób i prototypów tworzymy, to więcej damy szans, żeby coś się rozwinęło. Ale Zgadzam się. wracając jednak, jakby do, jednak do Twoich doświadczeń, to yy, powiem Ci, że na przykład mnie bardzo jakby boli ta, ta sytuacja. Boli, to, może to złe słowo, że o ile w biznesie pewne rzeczy fajnie wychodzą, jak to opowiadasz, zaczynasz od swoim zespole, mówisz o swoim zespole, o ludziach, o tym, jak to jest poukładane. I, i jakby, jakby wiążesz sukces firmy z fajnym, z dobrym, z efektywnym, z ciekawym, z dobrze pracującym zespołem. W szkole mówi się uczeń, system. Jest taki samotny, biały żagiel nauczyciel. Czy nie sądzisz, że szkoła ma problem niesamodzielnych zespołów, niezdeterminowanych na cel zespołów? Brak nie tylko liderów, bo to właśnie jest problem. Czasem jest lider, jest świetny dyrektor, jest nasz mistrz, prawda? A a po drugiej stronie jest jakby taka trochę masa nauczyciele i uczniowie. Nie ma tego teamu, tego, tej ekipy, która by się też odważyła i obroniła pewne zamysły, które można w edukacji zrobić. Nie sądzisz, że tu może być trochę problem współczesnej szkoły. No, moje spojrzenie jest trochę skrzywione przez moje własne doświadczenie. Aha. Częścią tego doświadczenia było liceum, które bo miał bardzo zmotywowanych nauczycieli, którzy trzymali się, e, oczywiście byli grupą nauczycielską, ale, e, ale stanowili pewną grupę wspólną razem z uczniami, e, czy studia, gdzie ten dystans pomiędzy asystentami a studentami nie był duży i było dużo takiej jakby wspólnej pracy, więc e, jakby nie do końca wiem, jak jest dzisiaj w szkole. E, z drugiej strony, jakby śledząc to, co się dzieje w, na obrzeżach edukacji, tak bym powiedział, mega mi się podoba to, co mówi Salman Khan, tak? który mówi, spróbujmy obrócić tą relację, dajmy dzieciom uczyć się w domu, one będą sobie oglądały wideo i robiły zadania, przyjdą do szkoły, porozmawiać z tymi nauczycielami, zapytać o to, czego nie rozumieją, dostać pewien rodzaj mentoringu, wspólnie zrobić coś fajnego, a nie, że nauczyciel stoi przed grupą studentów i y, daje wykład. Ten model no, kiedyś był niezbędny, bo to, bo to był sposób przekazywania wiedzy. Dzisiaj y, wydaje mi się, że y, może być szkodliwe. Tak. Szczególnie, że mam wrażenie, że jakby taką podstawową kompetencję umiejętności zdobywania wiedzy którą jestem zainteresowany. Dzieciaki osiągają dosyć szybko, ale czasami szybciej niż nauczyciele. I... Ale tutaj i... też możemy spojrzeć na to, jakby co się dzieje, kiedy te, ta, ta młodzież staje się naszymi pracownikami. Tak. Nie, nie będziemy mieli takiej sytuacji, że w, w, w naszej pracy teraz ktoś stanie i przez 8 godzin wszystko jedno, 4 godziny będzie im mówił, czego mają się nauczyć. Pojawi się nowe wymaganie dotyczące nowej technologii, z którą chcemy pracować, nowego typu rozwiązania, nowego typu klienta. No i ci nasi pracownicy będą proszeni o to, żeby się dostosowali do tej nowej sytuacji. To oni muszą sobie znaleźć zasoby, no może z jakąś poradą, ale czego się nauczyć sami podzielić się między sobą tym, co działa, co nie działa dać sobie nawzajem feedback. Nie, nie będzie tego elementu wykładu. No, ja dam taki przykład, że na przykład jak teraz mamy taką innowację w domu Montessori, wprowadzając metodę Montessori na poziom starszych klas podstawówki i liceum, to my, 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 musi, my musieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, to zespół musi rozwiązać ten problem i my nie mamy, bo nikt tego załóżmy nie robi albo ktoś to robił, robił w innych warunkach i my jako, jako, jako grupa, jako zespół musimy... Czy jesteś w tym zespole, nauczycielem, czy dyrektorem, nie ma znaczenia. My musimy go rozwiązać. I ja ci przyznaję, że, że mam takie poczucie, że jeżeli jako nauczyciele nie bo są takie dwa elementy: nie poczujemy jakby takiego imperatywu, że to na nas spoczywa, a po drugie, taki odrobiny fanu, że na tym polega trochę ta nasza praca teraz, nie na to, czy te, te, te daty tylko i wyłącznie przekazają właściwej kolejności, jakby to się nic nie zmieni. A dlatego mówię też trochę o tym zespole, że ten zespół, to, że jesteśmy razem, to dodaje jakby nam odwagi, a poza tym zapewnia taką pewną dziedziczność pomysłu funkcjonującego w szkole. Bo jeżeli coś się opiera tylko na liderze, który może się zniechęcić, może zniknąć, może musi coś stać, może zrezygnować, to później często w różnych szkołach to pryska. I to jest czasami problem firm, jeżeli ona się opierze tylko na osobowości lidera, prawda? Że jeżeli on jakby nie dokonuje takiego, jakby, takiego przekazania fajnego jakby tej wiedzy, tego know-how i te pewnie trochę tej jego idei, co, co robią. No, wydaje mi się, że tak. I tutaj e, myślę, że dochodzimy do problemu kultury organizacji, kultury firmy. E, my staramy się w No Magic bardzo świadomie tę kulturę jakby budować, podtrzymywać i, i kierować w pewne strony. Częścią. Z tego jest oczywiście codzienne zachowanie, ale częścią z tego jest bycie bardzo jasnym, o co nam chodzi. I tutaj firma ma sześć wartości, które są wypisane, które próbujemy używać na co dzień, o których sobie przypominamy i wydaje mi się, że to powoduje pewne uwspólnienie w takiej organizacji tego co robimy, dlaczego my to robimy i jak tam chcemy dojść, tak? Ale to jest fascynujące. Tak, tak, tak puszczam wodze wyobraźni, że jesteśmy zespołem, grupą w szkole, którą łączy realizację jakiegoś projektu. Mamy właśnie parę wartości, do których się odwołujemy. Jesteśmy zmotywowani na czas robienia tego projektu. Ale to brzmi trochę jak bajka. Bo, jak znowu, jak myślimy o tej rzeczywistości, no może, może ja wiem trochę więcej o niej teraz, jak to wygląda, niż ty, yy, yy, siłą rzeczy, yy, to, to niestety tak, nie, tak, tak chyba niestety nie jest. A powiedz mi, czy mógłbyś się podzielić tak z ciekawości? Jakie są te, jeżeli nie chcecie tak odpytywać z tego, te sześć wartości NoMedzików? Um, a mogę po angielsku? Może, oczywiście. <laughs> Bo jest mi łatwiej, znaczy mogę je tłumaczyć, ale pierwsza to jest We are here to help. Czyli, że z jednej strony e, pomagamy naszym klientom w tych ich trudnych procesach dostarczania przesyłek e-commerce do ich klientów, e, i my nasze roboty oferujemy jako usługę, czyli że oni płacą co miesiąc, ale my cały czas staramy się, żeby te roboty wykonywały e, fantastyczną, e, fantastyczną robotę. Climb the summit. A, jeszcze do jeszcze tego chciałem dopowiedzieć, do, do że We Are Here to Help to jest też taka wartość do wewnątrz. To znaczy, że, że chcemy, żeby nasi pracownicy pomagali sobie nawzajem, że to jest jedna z wartości firmy. Każdy ma jakiś element własnego celu, ale ten element współpracy jest niezwykle ważny i to tutaj w tej pierwszej wartości, jakby podkreślamy. Climb the summit, czyli wspinajmy się na szczyty, no to jest taka prosta startupowa wartość, gdzie jeśli stawiamy jakieś cele, to chcemy je osiągnąć, stawiamy te cele nie do końca wiedząc jak tam dotrzeć, ale jakby mimo wszystko chcemy tam dotrzeć szybko i sprawnie. Improve by experimenting, czyli poprawiajmy się poprzez eksperymenty. I to jest taka wartość związana z metodą naukową. To znaczy, e, oczekujemy, że żeby rozwijać nasz produkt, będziemy definiowali pewne hipotezy, e, definiowali eksperyment, który zbierze dane, zebrali dane, z, e, zanalizowali te dane. A potem odbyli dyskusję, co te dane znaczą, bo to też nie do końca zawsze jest jasne. A następnie, jak te dane już są, już jakby wiemy co dalej, to zaczynamy ten cykl od początku. Nauczyliśmy się czegoś i teraz znowu będzie kolejny eksperyment. To taka. Computer Science czy informatyka klasycznie to była taka bardziej teoretyczna nauka, natomiast ta robotyka ona ewidentnie jest, jest nauką doświadczalną, gdzie robot musi wykonywać tysiące różnych prób, żebyśmy mogli z, e, sprawdzić, czy poprawiliśmy system, czy on stał się gorszy. Um, face the brutal facts and act. Ja, jak to jest na, na polski? Um, staw czoło, e, zmierz się, zmierz się z, z takimi trudnymi prawdami i podejmie działanie. I to jest taka wartość, która jest bardzo bliska mojemu sercu, e, dlatego że ja jakby wierzę, że jeśli mamy pewien obraz świata, to jest, jeśli, jeśli jest jakiś fakt, który jest niezgodny z tym obrazem świata, to nasz umysł w ogóle jest tak skonstruowany, że on to odsuwa na bok. Mówi tak, no wydaje nam się, że jesteśmy miłą rodziną, <gry> Tu jest jakiś taki dziwny przypadek, wciąż jesteśmy miłą rodziną. Natomiast ta zasada mówi, że, że w tych wypadkach należy jednak spojrzeć na ten, skupić się na tym i spróbować zrozumieć, co, jak wygląda ten fakt, który z tym obrazem świata, czy z tym pozytywnym spojrzeniem nie do końca się zgadza. No, i jeśli na to spojrzymy, to, to, to często odkrywamy jakąś prawdę, jakiś kłopot, a z drugiej strony, jeśli to odkryjemy i będziemy w stanie zadziałać, to zwykle rozwiążemy sytuację. Natomiast jeśli zostawimy to na boku, zepchniemy z naszej świadomości, to jest w tym kłopot. Ten kłopot jakby będzie większy i tutaj ta zasada w naszej firmie już wielokrotnie nam pomogła. Kiedy no czasem na przykład w sytuacjach do klientów wydawało nam się, że to już jest jakoś tak w miarę dobrze, ale, ale jak spojrzeliśmy i ścisnęliśmy tą sytuację i spojrzeliśmy na te trudne fakty, to okazało się, że no nie, że jednak nie robimy tego dla klientów, co byśmy chcieli. I wtedy pójście do klienta i powiedzenie mu, że zdajemy sobie z tego sprawę, że podejmiemy działania, żeby, żeby to się zmieniło, i tak dalej, działało fantastycznie i zbudowało duże zaufanie z, z tymi klientami. Dużo czasu to zajmuje, ale to teraz <grybko> szybko. Feedback is a gift czyli, że dawanie sobie feedbacku jest um, prezentem. I, I to jest, wydaje mi się, że to jest coś, czego wciąż się uczymy, ale próbujemy często zbierać. Feedback dotyczący naszych działań jako firmy, w grupie, na spotkaniach, w prezentacjach, ale również jeden do jeden, i że to dawanie sobie nawzajem feedbacku pozytywnego, ale również takiego, gdzie jest jakieś zwrócenie uwagi na to, co można, co można zmienić czy poprawić, że to jest ważne, jest oczekiwane, jest wartościowe dla tej osoby, która to otrzymuje. Ostatnia wartość: We all trust you czyli my wszyscy ufamy Tobie. I ona jest związana z tym, że zatrudniamy świetnych ludzi, dużo czasu poświęcamy na to, specjalistów w różnych dziedzinach, i oczekujemy, że oni będą samodzielni, sami będą podejmowali decyzje, nie będą czekali na pozwolenia, będą działali w ramach swojego zakresu odpowiedzialności, w najlepszej wierze na rzecz firmy, ale również będą brali odpowiedzialność za to, co zrobią. Natomiast ten punkt wyjściowy jest taki: We all trust you ufamy Twoim działaniom. Pojęcie Kac, zanim jeszcze jego się odniosę, trochę co to zapytać ci rzecz A czy mógłbyś w dwóch słowach powiedzieć, jak doszliście do tego? Czy to jest taki, nie wiem, usiedliście sobie we trzech, pogadaliście o tym powiedzieliście, tak idziemy? Czy to była praca trochę większego zespołu? I troszeczkę jak z tym pracujecie tak w tym everyday life, z tą swoją misją? Tak. To są nasze wartości, to nie jest misja. <laughs> tak, przepraszam, <laughs> no. tak. Od początku z moimi współzałożycielami wiedzieliśmy, że jakby chcemy mówić o tym, jak my będziemy pracować, jak traktujemy pracowników, czego od nich oczekujemy. I te wartości mieliśmy od dość wczesnych miesięcy naszego działania, natomiast one bardzo ewoluowały. Najpierw mieliśmy pięć, ale każdy był podwójny i jakby było mniej wytłumaczenia. Potem uznaliśmy, że one już jakby są za mało precyzyjne, jest tego za dużo, więc ogr ograniczyliśmy. Do czterech, potem te cztery żeśmy zmienili. Teraz, na początku roku, żeśmy rozszerzyli o, o, o rzeczy, których wydawało nam się, że brakuje, w tym, w tym o tym, jak, jak myślimy o sobie, czego oczekujemy. No na pewno jest w tym rola założycieli, czyli osób, które czują się od początku do końca odpowiedzialne, ale jest też rola tego właśnie feedbacku od y, ludzi w firmie oraz, oraz tego, że y, nasza firma, która od takiej malutkiej, kilkuosobowej dzisiaj urosła do 70 osób, jednak przeszła przez wiele przemian i y, jakby nauczyliśmy się czego brakuje. Mieliśmy takie poczucie, że jakby nie mówimy o ważnych rzeczach, które dzieją się w firmie. Natomiast tutaj jest taki dwukierunkowy jakby przepływ. Z jednej strony nazywamy rzeczy, które już się dzieją i wzmacniamy je, z drugiej strony przynosimy rzeczy, które może się dzieją, ale, ale może niedostatecznie. To jest taka rzecz, gdzie chcielibyśmy pójść. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, że nie ma takiego dużego rozdźwięku, co zdarza się w różnych organizacjach, gdzie te wartości mówią coś, a potem ta organizacja zachowuje się zupełnie inaczej. Natomiast o to, jak, jak, jakby pytasz, jak z tego korzystamy, no staramy się używać tych wartości w naszym języku czy w naszej komunikacji wewnętrznej, staramy się żyć go, zgodnie z nimi. No i taka, taka rzecz jak improve by experimenting, to się dzieje bardzo często, bo tak budujemy produkt. Feedback is a gift. Na końcu każdego spotkania większego jest formularz z feedbackiem i publikujemy wyniki tego formularza do wszystkich. I widzieliśmy taki proces naprawdę niesamowity, że jak tydzień po tygodniu dajemy sobie ten feedback, no to tydzień po tygodniu zmieniamy to, co się dzieje na takim cyklicznym spotkaniu. I dzisiaj te spotkania są dużo, dużo, dużo inne niż były. Tych parę lat temu, jak żeśmy zaczynali. Tak, więc myślę, że nam towarzyszą na co dzień. Chcę Ci powiedzieć, że to, co mówisz, to jest dla mnie jakby fascynujące. Że jakby dla mnie to jest, z racji tego, że czasami z rozmawiamy, jakby, jakby kwintesencja tego, co mam wrażenie, powinniśmy starać się zrobić w szkołach. To znaczy tworzyć zespoły, które mają wartość i pracować z nimi, bo, bo mam wrażenie, że głównie, w dużej mierze problem takich dużych instytucji, takich trochę skostniałych. Jest pewna hipokryzja i schizofreniczność, to znaczy działanie w dwóch rzeczywistościach, bo jak zapytasz teraz każdego dyrektora szkoły czy zespół czy jaki macie wartości, to no każdy powie, że ma jakiś dokument w jakimś segregatorze, że, że była jakaś rada pedagogiczna, przecież coś tam mówiliśmy, prawda? Ale to nie jest nasze, zwykle to nie jest... Dlatego mówię o tym zespole, bo jak tak. mówisz o tych wartościach, to jakby od razu mi się kojarzy grupa ludzi, która jakby żyje tymi wartościami, że to jest ich. I, I aż jak opadałem się o nich, to mówię, jak byłoby ciekawym ćwiczeniem, gdyby spotkać taki nasz zespół, na przykład nauczycieli, z którymi pracujemy, i sobie popracować z czyimś ze wartości, wartości, jaką ma się do nas, prawda? Albo, i, i z kolei Twoje uwagi albo Twój opis tego, co robimy dla, dla ludzi, którzy, którzy korzystają z naszych usług, jak, jak, jak byłoby ciekawym zrobić sobie takie ćwiczenia w szkołach. Żeby popatrzeć właśnie takim spojrzeniem, takim, takim bardzo sensowno-biznesowym na naszą rzeczywistość szkolną, bo my generalnie, mam wrażenie, że w szkołach mamy ten problem, że nie jesteśmy w ogóle frontem do naszych dzieciaków, do relacji, do spotkania, do feedbacku, że to są rzeczy, te rzeczy, o których mówisz, one może formalnie jakoś tam istnieją, są gdzieś tam zapisywane, w jakichś statutach, prawach i tak dalej, ale nie są rzeczywistością naszego życia. Tak. Nie, nie, są, nie są ćwiczone, nie są trenowane. No, no, wydaje mi się, że tutaj częścią problemu jest ten kołnierz ortopedyczny, tak, o którym mówisz. To znaczy, że. Edukacja jest mocno wyregulowana, i na poziomie przynajmniej szkoły podstawowej to jest trochę wyborów, ale nie ma ich za dużo. Na poziomie lica w dużych miastach, tak jak w Warszawie, jest rynek. To, to jest jakby bardzo wyraźne, tak, że e, szkoły starają się na różne sposoby stworzyć programy do tego, żeby, żeby zachęcić dzieci do, do, czy młodzież do przyjścia. W zależności od tego, czy jesteś dobry matematycznie, tam chcesz się rozwijać, czy chciałbyś się zajmować sztuką czy e, naukami społecznymi, to, to jakby są bardzo różne oferty. Jest, jest wydaje mi się, że jakby więcej tej decyzji na etapie przechodzenia do szkoły. Tak, tylko, jak się pewnie domyślasz, prawda? Wiele rzeczy jest związanych z pieniędzmi, i tu mam wrażenie, jest pewnym kosmosem rynek szkół niepublicznych, które są płatne, i pewnym uniwersum, bo jest potężnym w sensie skali rynek szkół publicznych, które się starają, ale ten kołnierz, dokręcanie jest zupełnie. Dużo bardziej jakby utrudnia działanie, choćby sam fakt, że oni muszą się poruszać tylko w kręgu subwencji, a szkoły niepubliczne mogą się w kręgu jakby czesnego. To już nie mówię o ilość środków, tylko o to, że o swobodę ich wydatkowania. A, a przynajmniej że nas ostatnio jakby pasjonuje to uniwersum w postaci tego, te, tej wielości, tej publicznej tak zwanej edukacji, bo generalnie tak jakby nie było, to są też pieniądze ludzi, nas podatników, prawda? Tak. Ale to jest ciekawe, że ludzie, którzy wchodzą w, z nami współpracują, wchodzą trochę głębiej w to, w to, co jak się funkcjonuje szkoła, to prawie wszyscy mówią nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ten system jest tak przeregulowany. Tylko kolega, który zajmował się rynkiem farmaceutycznym, powiedział, że właśnie a że właśnie to jest podobnie. Wiadomo, jak rynek farmaceutyczny jest regulowany z racji takich, a nie innych rzeczy. Powiedz mi, Kacpru, bo już tak rozmawiał jakiś czas, nie chciałbym nadużywać Twojego czasu. A jakbyś tak miał po tych doświadczeniach tego, co wiesz, tego, co widzisz po ludziach i miał taką możliwość wprowadzenia jakby trzech rzeczy, które powinny się wydarzyć w szkole, które by zmieniły tą efektywność czasu, którą my spędzamy. Zanim skończę to pytanie, to chcę podkreślić, że to, co powiedziałeś też na końcu, to się o wartościach, no na końcu, w dwóch trzecich naszego spotkania, ta kultura pracy jest jednym z kluczy, bo my się nauczymy, my mamy, znajdziemy dostęp, ale ta kultura jest czymś, co wyróżnia, mam wrażenie, zespoły, które do czegoś jakby dochodzą. A Nie chcę ci narzucać odpowiedzi, jak komentując to moje pytanie, ale co byś jakby zmienił? Co byś jakbyś uważał, że, że, że można by, by, nawet nie pytając tylko, małym czy dużym kosztem, co uważasz, że należałoby zmienić jakieś dwie, trzy rzeczy, co zmieniło, było efektywniło ten system edukacji? Tak, nie, nie wiem, czy do końca potrafię odpowiedzieć na Twoje pytanie, ale chciałem, jakby wrócić do takiego pytania, po co nam jest edukacja? Mhm. Wydaje mi się, że ono jest zupełnie podstawowe. Jeśli nie patrzymy na nie z punktu widzenia ustawy, czy nawet konstytucji, tak, to dzisiaj, jakby, do, do czego ta edukacja młodzieży, dzieci ma nam służyć? I jedną z rzeczy, która jest na topie mojej listy, na samej górze, w jest, jest to, że moim zdaniem musimy wynaleźć przyszłość dla naszego społeczeństwa, dla naszej planety. Te rozwiązania, które mamy dzisiaj w obszarze technologii, ale również działań społecznych, wydaje się, że one się nie skalują do 8 miliardów ludzi, po to, żeby oni byli najedzeni, ogrzani, żyli pod nieprzeciekającym dachem. Oczywiście nasza perspektywa jest tą perspektywą miliarda osób w krajach zaawansowanych, ale, ale 7 miliardów nie ma tak dobrze. No i teraz jesteśmy świadkami powiedzmy 200 lat nieprawdopodobnego rozwoju technologicznego i społecznego. A dzisiaj mam wrażenie, że część społeczeństwa jakby akceptuje ten stan mówi dobra, świetnie nam się żyje, jakby już nic więcej nie potrzeba i nie widzi tego, że, jakby, że to ten rozwój po pozwolił nam tutaj dotrzeć. I jeśli ten rozwój tutaj się zatrzyma, to nasz kolejnym pokoleniom będzie bardzo trudno. I te problemy do rozwiązania one są oczywiste. Wymienię problem produkcji energii. Wszyscy chcielibyśmy mieć żarówkę i naładować swój Kto telefon świeci. mieć żarówkę, która świeci. Dzisiaj widać, że produkcja energii jest totalnie zepsuta. Psujemy naszą planetę paląc węgiel. To jest totalnie bez sensu. Produkcja żywności. Oczywiście z naszej perspektywy to jemy awokado, to nie wiem, z Ekwadoru, jest dostępne w naszym sklepie, ale to nie jest rzeczywistość dla większości populacji naszej planety. Czy to już nie jest jakby technologiczne wynalezienie, tak? Ale nasze systemy zarządzania społeczeństwami, one też wydaje się, że są takie bardzo skostniałe i, i zatrzymane. Więc to, co chcę powiedzieć, to, że wydaje mi się, że w tym, jak myślimy o edukacji, ważny jest ten element, żebyśmy mieli, żebyśmy zachęcali oraz potrafili stworzyć ścieżkę dla tych osób, które... Są zainteresowane, mają wewnętrzne motywacje albo zewnętrzne motywacje do tego, żeby rozwijać się w takim niezwykle naukowym kierunku, żeby były gotowe zajmować się fuzją jądrową czy nowymi technologiami produkcji żywności. Co jest, to jest ciekawe, bo w latach komunizmu szkoły bardzo i ten system edukacyjny bardzo coś takiego promował. Wszystkie olimpiady i ścieżki, granty, stypendia, otwartość uniwersytetów do tego, żeby znaleźć te talenty i doprowadzić je w miarę szybko do, do, do takiego produktywnego miejsca, gdzie mogą rozwijać tą naukę istniało. Dzisiaj myślę, że, że ten system edukacji trochę o tym zapomina. To jakby przestaje być Ważne. ważne jest, żeby wszyscy mieli dobrą edukację. Ja z tym się zgadzam. Natomiast um, myślę, że tak jak patrzymy na sukcesy różnych państw, no to dzisiaj ta innowacyjność, umiejętność stworzenia nowych technologii i nowych rozwiązań jest kluczowa. Um, zapomniałem, jaki to jest procent, ale... Olbrzymi procent yy, amerykańskiej giełdy to są firmy, które powstały w ciągu ostatnich 20 lat te Google, Facebook i Amazony. Yy, okazuje się, że, że te, jakby ta kreatywność zbudowała gospodarkę. Dzisiaj oczywiście yy, Google, Microsoft, czy, czy no może mniej Amazon, ale Facebook to są produkty, z których zapewne każdy z nas w Polsce korzysta. Yy. I, I myślę, że nie powinniśmy się poddawać w tym wyścigu budowania nowoczesnych technologii, który wymaga z jednej strony edukacji, z drugiej strony wsparcia państwowego w obszarze edukacji podstawowej, czy różnych szalonych programów poprzez e, różne granty. No a potem możliwości zamienienia tego w jakieś przedsięwzięcie biznesowe, tak, no bo na koniec ten element biznesowy świadczy o sukcesie danego rozwiązania, tak będzie też z produkcją żywności i produkcją energii, tak? że na koniec to firmy będą to dostarczały, tyle że to powinny być zupełnie inne rozwiązania niż palenie węgla w, w obecnych. Tak, ale. Tylko, że tak powoli, będziemy lądowali, ale jeszcze po, po, po tej twojej odpowiedzi mi wyrapuje jedna rzecz, bo wspomniałeś w jednym momencie, że, jest, że w jakiejś mierze jesteś taki anarchizujący. Czy w tym całym zamyśle, o którym mówi, mówiłeś, mówiłeś też dużo o różnorodności, o potencjałach i o lekki anarchii. A jednocześnie teraz wspomniałeś o państwie, o systemie, czy ja wiem, że nie mówię teraz o konkretnym rozwiązaniu ale czy jesteś w jakiejś mierze fanem albo zwolennikiem różnorodności, właśnie bardziej decentralizacji i obserwacji i dawania jakby wspierania albo choćby pozwalaniem na działanie tam gdzie jest ta inicjatywa czy bardziej takiej kontroli dystrybucji bardziej tego przez nazwijmy to rząd technologicznych fachowców no ja przeżyłem swoje lata w komunizmie i centralne sterowanie. Jedna wajcha i najmądrzejszy człowiek na świecie, który niekoniecznie tam siedział, steruje całym, całym państwem. Wydaje mi się, że to, że to nie jest model. Ta różnorodność wydaje mi się, że jest niezbędna. Różne eksperymenty, które wyłonią, co działa, ale również pewna świadomość do tego, że. Są różne potrzeby tych dzieci, młodzieży czy, czy młodych ludzi tak na, na poziomie edukacji uniwersyteckiej, i że powinna być oferta, która różne rzeczy im dostarcza. Tak? Natomiast na różne sposoby, przy pomocy różnych eksperymentów. Warto byłoby się jednak zgodzić, jakby co ma być wynikiem tego. Tak? Czyli jaki rodzaj wiedzy czy, czy umiejętności chcemy dostarczyć w ramach tego procesu. I wydaje mi się, że dzisiaj. Ale pewnie podcast jest pełen takich wypowiedzi, to, czego uczymy. Nie wiem, czy mamy zgodę społeczną. Jakby co jest celem, to jest jeden element, a drugi, że część z tych rzeczy, które, które edukacja robi, moim zdaniem, jest niekompatybilna z, dzisiejszym, z dzisiejszą rzeczywistością. Ale z tego, co mówisz, tak trochę wnioskuję i tak myślę, że to jest jakby wspólne dla nas, że tak naprawdę o ile rozmawiać, zaczyna się rozmawiać, ale jeszcze daleka droga o ekologii, o świecie, o w jakimś mierze ratowaniu go, bo jesteśmy w takim momencie, że mówimy o ratowaniu, to, to taki konsensus edukacyjny też powinien zaistnieć, bo generalnie o nim jakby wbrew pozorom niewiele się mówi, mimo że on dotyczy... Jakby do, do dzieci, które dla rodziców są bardzo istotne, ale mimo wszystko, jakby mniej się bije na alarm, prawda? Ale, ale generalnie z kolei bez jakby edukacji, świadomości i pewnej jakby postawy, tak naprawdę nie, nic nie uratujemy, bo generalnie to się jakby, jakby to jest jakby wyznacznik tego, co wiemy albo, to, co uważamy, nasza postawa. Kacperze, bardzo ja się, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, to jest niesamowite, jakby powiem Ci szczerze, że te sześć wartości do no Magiców, to, to już sobie od razu myślę, że jak wrócę do szkoły, to zaproponujemy, żeby zrobić sobie taką w kontekście tego, że my też mamy swoje wartości, rozmawiamy, niedługo mamy spotkanie kolejne, jakieś strategiczne naszych zespołów, ale to jest, to jest tak niezwykle cennego i właśnie ta perspektywa, spojrzeć na to, co robimy w szkole w perspektywie podobnych wartości, które ma po prostu firma technologiczna, jak to mogło być nośne. Bardzo Ci dziękuję za tę inspirację. Dziękuję Marcinie. Dziękuję za spotkanie, za czas. Trzymamy kciuki za Dzików no i za to. Ja za edukację. Dziękuję bardzo, dziękuję Ci i życzę Ci miłe, miłego, miłego dnia. Dziękuję. Dzięki. Dziękujemy za Twoją uwagę. Zanim pobiegniesz do innych spraw lub włączysz kolejny odcinek naszego podcastu, mamy do ciebie prośbę. Zostaw swoją opinię o naszym podcaście, daj znać, co było dobrego oraz co moglibyśmy poprawić. Twoja opinia pozwoli nam tworzyć jeszcze lepsze treści oraz dotrzeć do nowych słuchaczy. Razem pokażemy, że edukacja może wyglądać inaczej.